Musisz koniecznie wypróbować mój przepis na śniadaniową tortillę. Jest pyszna, szybka i sycąca. Na patelni podsmaż cebulkę, dorzuć plasterki pomidora, świeży szpinak, wylej masę jajeczną z przyprawami, posyp startym serem mozzarella i dociśnij placek tortilli. Po około 2-3 minutach przewróć na drugą stronę. Najlepiej pomóc sobie talerzem. Dorzuć wędzonego łososia, ser feta, posyp ponownie serem, dodaj liście szpinaku, podgrzewaj jeszcze chwilę, a następnie złóż i podawaj. Smacznego!